Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem dość nietypowym jak na mój kanał, ponieważ dzisiaj wspólnie przyrządzimy sobie zapiekankę. Nie będzie to ani zapiekanka wegańska, ani wegetariańska, ani tym bardziej insta fit, więc dla tych z Was, które lubią takie typowe swojskie jedzenie, to myślę, że ta zapiekanka może Was zainteresować, ponieważ znajdują się w niej takie rzeczy jak gotowane ziemniaki, mięso mielone, które przyrządzamy podobnie jak na spaghetti. Znajduje się tam również papryka, kukurydza, papryka jest to papryka czerwona, cebula, czosnek, śmietana i dodatkiem jest sos tzatziki, więc jeżeli jesteście ciekawe takiego czegoś pysznego, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, zapraszam. To, co będziemy potrzebować na początek, to są ziemniaki. Ja oczywiście te ziemniaki najpierw umyłam, bo jest mi tak wygodniej później obierać. No i obieram sobie ziemniaczki. Oczywiście tutaj to jest kwestia też tego, do jakiego naczynia żaroodpornego to musicie dostosować, no ale ja tutaj akurat sobie wybrałam kilka sztuk. No i oczywiście obrane ziemniaki w całości najpierw myję. No i kiedy sobie je umyję, to też sobie wstawiam wodę do czajnika, w międzyczasie ta woda się gotuje, a ja sobie przygotowuję kolejne rzeczy. I jest to mięso mielone, ja zdecydowałam się akurat na mięso mielone paczkowane z Lidla, ponieważ nigdy się nie zawiodłam na tym mięsie i moim zdaniem jest dobrej jakości. Więc też porządnie zawsze sobie myję, dlatego że ja nie toleruję w ogóle totalnie krwi w takich rzeczach, więc przekładam później bardzo dobrze umyte i wypłukane, odsączone mięso do garnka. No i też przygotowuję sobie cebulę, która jest kolejnym składnikiem. Powiem Wam, że ja oczywiście nie mam doświadczenia w kręceniu tutoriali, jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo gastronomiczne, dlatego też wybaczcie mi, bo sama widzę, jakie błędy tutaj popełniłam, czego Wam nie pokazałam, więc może następnym razem, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to może będzie ok. Kiedy już mam cebulę, to oczywiście dosypałam ją tam, gdzie było mięso mielone, no i następnie sobie to wszystko wstawiam na kuchenkę gazową i tutaj odrobinkę podlewam oliwą z oliwek. No i tutaj już wedle uznania również przyprawy, ja zawsze daję paprykę słodką, troszeczkę takiego typowego kucharka oraz odrobinkę pieprzu. No i później oczywiście to wszystko, wiadomo, mieszamy, mieszamy, mieszamy. No i to tak naprawdę robi się samo. Więc tutaj tylko musimy pamiętać o tym, żeby od czasu do czasu to przemieszać i mieć to pod kontrolą. Jak widzicie, również w drugim garnku już sobie wstawiłam wcześniej zalane z czajnika przygotowaną wodą ziemniaki. One się już gotują, także o wiele szybciej, to powiem Wam, zajmuje czasu, ale też nie możemy ich doprowadzić do takiego, wiecie, przygotowania, żeby były totalnie rozmiękczone, bo mogą nam się później rozwalać w zapiekance. Jeżeli chodzi o kolejne składniki, jest to papryka. Jak widzicie, to ja mam taki trik, nazwijmy to trik krojenia papryki, tak żeby właśnie został tylko ten, powiedzmy sobie, nie wiem jak to nazwać, ale ogryzek. I później, kiedy już tą paprykę sobie pokroimy, to ja ją zawsze odkładam sobie do odrębnej miseczki, po prostu kroimy w kostkę typowo, przypadkowo, nie musimy się na tym skupiać, odkładamy do osobnego pojemnika i w międzyczasie przygotowujemy sobie kolejne rzeczy. Jest to sos do spaghetti, akurat użyłam takiego gotowego sosu spaghetti bolognese i później oczywiście w odpowiednich proporcjach przygotowany zgodnie z tym, jakie są zalecenia, wlewam sobie do garnka, w którym się już mi przygotowało właśnie samo mięso z przyprawami. No i nastawiam sobie piekarnik, tak żeby mi się w międzyczasie tutaj wszystko, wiecie, nagrzało. No i przechodzę znowu do kolejnej czynności. Ja bardzo w sposób wielozadaniowy wykonuję takie rzeczy, więc tutaj kolejną rzeczą jest w międzyczasie przygotowanie sobie sosu tzatziki. No i w tym celu kroję oczywiście zielonego ogórka. Tak, nie krzyczcie na mnie, że kroję za grubo, że obieram za grubo, bo ja wiem o tym, ale po prostu czasami tak wychodzi. I nie wynika to z marnotrawstwa, moi drodzy. Więc później oczywiście ścieram na tarce. Jak widzicie, tam w tle również mam przygotowany już czosnek obrany, tak żeby właśnie też zaoszczędzić troszeczkę czasu na wizji. No i przekładam sobie później starty już zielony ogórek do jakiegoś półmiska, miski, talerza, w którym będę sobie robiła, powiedzmy, ten sos tzatziki. No i ja używam, powiem Wam, zwykłej śmietany. Ja jakoś tutaj... No nie jest to fit, jak już mówiłam na wstępie, więc jest to po prostu śmietana dwunastka. Do tego dodaję oczywiście czosnek, to już też ząbki wedle uznania, pieprz, odrobinkę również kucharka. No i to wszystko razem mieszam. No i najważniejszy punkt programu jest taki, że wkładam to do lodówki, dlatego też właśnie robiłam to w międzyczasie tak, aby to się w tej lodówce mogło, powiedzmy sobie, troszeczkę tam, wiecie,
przejść smakiem. No i tutaj mam już ziemniaki, które wyjęłam z garnka, oczywiście ostudziłam, no jak widzicie, one się nie połamały, nie rozwaliły, dlatego że nie były takie totalnie miękkie. No i takie ziemniaki kroję sobie w normalnie takie plastry, jak widzicie, i układam po prostu w naczyniu żaroodpornym. Te naczynie żaroodporne jest z IKEA. Postaram się wszystko Wam podlinkować w opisie, jeżeli chodzi o właśnie naczynia, tego typu rzeczy. No i tutaj już jest całe układanie warstwami tej zapiekanki, więc pierwsza warstwa to są ziemniaki, kolejna warstwa to jest ser żółty i tutaj też totalnie zależy, jaki lubicie. No i tam przychodzi czas na to, aby teraz nasz sos pomidorowy, powiedzmy sobie, z mięsem mielonym po prostu rozgospodarować na tej powierzchni, dlatego że tylko jedną powierzchnię mamy mięsną, także tutaj się nie musimy jakoś skupiać na tym, żeby to szczególnie podzielić, po prostu chodzi o to, żeby ładnie sobie to rozłożyć, żeby to było w miarę równomierne, wiecie, o co chodzi, żeby po prostu no, ta zapiekanka miała takie równe, fajne warstwy. Jak widzicie, ten sos nie był zbyt leisty, czyli nie był taki typowy jak do spaghetti, w sensie takim, że był w miarę rzadki, tylko był dość zbity właśnie po to, żeby ta zapiekanka później nam się też nie rozwalała. No i kiedy sobie przygładzę tą warstwę z mięsa mielonego, to układam właśnie pokrojoną wcześniej paprykę, otwieram również sobie puszkę kukurydzy i posypuję wedle uznania tak naprawdę. Więc to jest wszystko tylko Wasza inwencja twórcza. No i później znowu warstwa ziemniaczków, które staram się układać dość... Ja lubię, jak coś też wygląda, więc staram się to jednak ułożyć, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. No i na górę znowu warstwa sera żółtego, który również, jak widzicie, staram się ułożyć tak w miarę dość ładnie, powiedzmy. No i staram się, żeby również ta cała powierzchnia była dość solidnie przykryta, dlatego docinam sobie też boki. No i wkładam do piekarnika na wcześniej ustawioną temperaturę oczywiście. No i w tym piekarniku trzymamy sobie tą zapiekankę gdzieś około 25 minut na temperaturze 180 stopni w termoobiegu i po wyjęciu wygląda tak. Niezbyt przypiekłam tą górę, powiem Wam szczerze, bo jakoś nie lubię, jak te ziemniaki i ten ser są zbytnio przyjarane. Ten ser to, jak widzicie, niestety, ale on po prostu jakoś, nie wiem, mam takie wrażenie, że za bardzo jakby znika zawsze. Też dużo się przykleja do folii aluminiowej, którą przykrywam właśnie taką zapiekankę, no ale no niestety. I tak jest dobre, i tak jest dobre, więc nie ma co się tym przejmować. No i wyciągam sobie w taki ostrożny dość sposób, oczywiście po wystudzeniu odrobinkę, no i mamy gotowe nasze pyszne danie. Uwierzcie mi, że to jest niebo w gębie. Może nie jest to jakieś zdrowe jedzenie, ale naprawdę dupę urywa i nie boję się użyć tego określenia. Więc zachęcam do odwzorowania.